Tarpola. Mamy przyczepę pierwszą. Tutaj jest hektar pola i dalej kosimy. I mamy pierwszą przyczepę z hektarowego kawałka. Zobaczymy, co więcej da. Jak zobaczymy, jaki wynik osiągniemy w tym roku. A tu mamy nasypane. Tu jest na przyczepie prawie 8 ton, bez 200 kilo niecałe. 200 kilo zabrakło, żeby 8 ton weszło. Tak to wygląda. Sprzężytko takie, o, jak widzicie. Odmiana Gringo. Czysto koszone, kombajn dobrze ustawiony. Sami zobaczcie, jak to wygląda na magazynie. No i powoli zaczynamy kosić, jak widzicie. Witajcie, jesteśmy już. Wykosiliśmy tamten kawałek. Zaraz zmierzymy wilgotność. Co to tam wyszło? Włączymy miernik. Wilgotność wyszła 13,3 tego kawałka. I jeszcze chciałbym dodać, że tamten kawałek, co kosiliśmy, na przyczepie było 7800 i jeszcze około tony doszło. 980 kg było, 8800 wyszło z hektara. 0,2 z działki. I to jest wilgotność tego sprzężytka. Bardzo fajne, grube ziarno. Na kupie żeśmy nasypali trochę. Już żeśmy wykosili tego trochę sprzężyta. Duża kupa. Trochę ton tych jest. No i kosimy dalej. Nie widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam.